Jak można przedstawić krótki opis służby wierzących kobiet? Wierząca kobieta ma szczególną i zasadniczą rolę w domu, rodzinie. Rola ta jest opisana w liście do Tytusa, 2 rozdział od 4 do 5 wersetu, gdzie młode kobiety są wzywane do przywiązania do swoich własnych mężów, przywiązania do swoich własnych dzieci, roztropności, czystości, pilności w pracach domowych, dobra, poddania się własnym mężom, aby nie mówiono źle o Słowie Bożym. W 1 Tymoteusza 5,14 zarządzanie i utrzymywanie porządku w gospodarstwie domowym, zarządzanie domem, rządzenie domem jest szczególnym zadaniem kobiety, z pewnością w porozumieniu z mężem, który jest za to odpowiedzialny, ponieważ jest głową rodziny. Służba kobiety, nawet jeśli wymaga się od niej pracy na zewnątrz, odbywa się przede wszystkim w sferze domowej. Mądra kobieta, która troszczy się o swoją rodzinę, z rozeznaniem oszczędnie zarządza swoim budżetem, wzbogaca swój dom miłością i radością. Jest wielkim błogosławieństwem dla swojego męża i dzieci oraz dla wszystkich, którzy wchodzą do tego domu. Na przykład praktykowanie gościnności jest możliwe dzięki żonie. Tworzy to dom otwarty dla sług Bożych, wierzących, a nawet niewierzących, którzy mogą usłyszeć Ewangelię w takim domu. Podsumowując, krąg domowy jest specyficzną sferą, w której kobieta będzie służyć i chwalić Boga. Ona jest centrum i sercem domu, motywacją, która pozwala jej zaakceptować miejsce, które dał jej Bóg. Jest jej miłość do Pana i posłuszeństwo Słowu Bożemu tą właśnie motywacją. Motywacją, która pozwala jej zaakceptować miejsce, które dał jej Bóg, jest jej miłość do Pana Jezusa Chrystusa oraz posłuszeństwo Słowu Bożemu. Samotna chrześcijanka i wdowa są również pomocnicami w służbie chrześcijańskiej lub w sprawach materialnych. Opiekują się dziećmi, osobami starszymi lub znajdującymi się w trudnej sytuacji, chorymi, a także przyczyniają się do szerzenia Ewangelii wśród nich, wokół nich. Wdowa ma doświadczenie małżeństwa i otrzymuje szczególną opiekę od Boga. Apostoł podkreśla w 1 Koryntian 7, rozdział 32, werset, że niezamężna troszczy się o sprawy Pana, jak ma podobać się Panu. Nie zapominajmy też o tym, jak ważne są małe codzienne czyny służby na rzecz tych, którzy nas otaczają. Przykład Dorkas z Dziejów Apostolskich 9:36-43 jest godny uwagi, podobnie jak opis działań pobożnej kobiety w 1 Tymoteusza 5:10, dając świadectwo dobrych uczynków, jeśli wychowywała dzieci, jeśli okazywała gościnność, jeśli umywała nogi świętym, jeśli przynosiła ulgę strapionym, jeśli pilnie wykonywała każde dobre dzieło. 1 Tymoteusza 5:10. Mając za świadectwo dobrych uczynków, jeśli dzieci wychowała, jeśli podróżnych przyjmowała, jeśli nogi świętych umywała, jeśli uciśnionym pomagała, jeśli wszelki dobry uczynek wykonywała. Widać wyraźnie, dając świadectwo dobrych uczynków, jeśli wychowywała dzieci, jeśli okazywała gościnność, jeśli umywała nogi świętym, jeśli przynosiła ulgę strapionym, jeśli pilnie wykonywała każde dobre dzieło. Chrześcijanki, które są samotne, owdowiałe lub niezamężne, mogą uczestniczyć w służbie dla Chrystusa jako członkinie Jego ciała. Słowo Boże podkreśla ich oddanie, a one mogą wykazać się hojnością, miłością i mądrością w swoich szczególnych działaniach.
Kobieta jest wezwana do zilustrowania miejsca, które należy do zgromadzenia, do kościoła, czyli w takim obrazowym języku to kobieta jest jak gdyby ilustracją kościoła, a mężczyzna, mąż jest jakby ilustracją Chrystusa. Więc kobieta jest wezwana do zilustrowania miejsca, które należy do zgromadzenia, do kościoła, do zboru. Podkreślam również korzyści płynące ze służby kilku kobiet we wczesnej erze chrześcijaństwa. Choćby taka siostra Lidia jest przykładem pobożnej kobiety opisanym w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, 12 wersecie do 15 wersetu i w wersecie 40. Lidia. Dzieje Apostolskie, 16, 12 werset. I stamtąd do Filipi, które jest pierwszym miastem w krainy macedońskiej, osadą rzymską, i zostaliśmy w tym mieście kilka dni. A w dzień sabatu wyszliśmy przed miasto nad rzekę, gdzie się zwykle odbywały modlitwy, i usiadłszy mówiliśmy do niewiast, które się zeszły. A pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia, która szkarłat sprzedawała w mieście Tiatyrze, słuchała tej, Pan otworzył serce, aby rozważała to, co Paweł mówił. A gdy się ochrzciła ona i dom jej, prosiła mówiąc, jeżeliście uznali, żem jest wierząca w Pana, wszedłszy do domu mego, mieszkajcie, i zmusiła nas. To jest do 15 wersetu oraz werset 40. A wyszedłszy z więzienia, wstąpili do Lidii, i ujrzawszy braci, pocieszyli ich i odeszli. Być może była pierwszą nawróconą kobietą w Filipii. Następnie przekonała całe swoje gospodarstwo domowe do zaufania Chrystusowi. Po tym, jak uwierzyła, zaprosiła Pawła, apostoła i jego towarzyszy do swojego domu. Biblia mówi, przynagliła nas. Wygląda więc na to, że zgromadzenie w Filipii rozpoczęło się w domu Lidii. W Dziejach Apostolskich 16:40 widzimy, że po wyjściu z więzienia Paweł i Sylas udali się do domu Lidii i tam napominali lub pocieszali braci. Kolejną siostrą, którą znajdujemy w Słowie Bożym, jest opisana w liście do Rzymian 16 rozdział od 1 do 2 wersetu. Siostra Feba. A zalecam wam Febę, siostrę naszą, która jest służebnicą zboru w Kenkrei, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i dopomagali jej, jeżeli by was w czym potrzebowała, albowiem i ona wielu była pomocną i mnie samemu. Była służebnicą, czyli diakonisą zgromadzenia w Kenkreach, niedaleko Koryntu. Jest przykładem oddania i przywiązania do zgromadzenia. Pomagała wielu, w tym apostołowi Pawłowi. Służymy Panu Jezusowi Chrystusowi, ale służymy Mu szczególnie w zgromadzeniu. Feba pracowała dla Pana w odniesieniu do Pawła i zgromadzenia. I także Pryscyla jest opisana w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział od 3 do 5. Pozdrówcie Pryscylę i Akwilasa, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za duszę moją szyi swojej nadstawili, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w domu ich. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwiastkiem Achai dla Chrystusa. Widzimy, Pryscyla współpracowała ze swoim mężem Akwilą we wczesnych zgromadzeniach. W szczególności pomagała swojemu mężowi w prywatnym pouczaniu Apollosa i to możemy znaleźć wyraźnie
zasygnalizowane w Dziejach Apostolskich, 18 rozdział. Dzieje Apostolskie 18:24. A przyszedł do Efezu Żyd pewien imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, mocny w pismach. Ten był nauczony drogi pańskiej i pałając w duchu mówił i nauczał pilnie o Panu, wiedząc tylko o chrzcie Janowym. I począł śmiało mówić w bużnicy, a usłyszawszy go Akwilas i Pryscyla, przyjęli go do siebie i dostateczniej mu wyłożyli drogę Bożą. Pryscyla była częścią zespołu współpracowników apostoła Pawła w Chrystusie Jezusie. Razem ryzykowali własne szyje dla życia Pawła. Nie tylko apostoł Paweł, ale wszystkie zgromadzenia z narodów mogły im podziękować. I także mamy o tym wyraźnie zakomunikowane w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, werset 19. Pozdrawiają was zbory, które są w Azji. Pozdrawiają was wielce w Panu Akwilas i Pryscyla ze zborem, który jest w domu ich. A także drugi list do Tymoteusza, 4:19. Drugi Tymoteusza, 4 rozdział, 19 werset. Pozdrów Pryskę i Akwilę i dom Onezyfora. W liście do Rzymian, 16 rozdziale, Maria wiele pracowała dla wierzących w Rzymie, co jest udokumentowane w liście do Rzymian, 16 rozdział, 6 werset. Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas. Tryfena i Tryfoza pracowały w Panu, a Persis umiłowana wiele pracowała w Panu, co też Rzymian 16, rozdział 12, werset nam potwierdza. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie Persydę umiłowaną, która wiele pracowała w Panu. Także Ewodia i Syntycha to dwie siostry, które współpracowały z apostołem Pawłem w Ewangelii. I to przecież mówi nam list do Filipian, 4 rozdział. List do Filipian, 4 rozdział. Wersety 2 i 3. Upominam Ewodię i Syntychę, upominam, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i Ciebie, towarzyszu wierny, bądź pomocą im, które w Ewangelii razem ze mną pracowały i z Klemensem, i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Życia. Ogólnie rzecz biorąc, w rozważaniach, którymi się zajmujemy, konieczne jest rozróżnienie w odniesieniu do kontekstu kobiety. Po pierwsze, aspekt osobisty, czyli kobieta sama przed Bogiem. Po drugie, aspekt rodzinny lub domowy, czyli kobieta w swoim domu, oraz aspekt bardziej publiczny, czyli kobieta poza domem lub w obecności mężczyzn. I odniesienia biblijne, które warto sobie w tym kontekście przytoczyć, to jest m.in. Księga Przysłów, rozdział 31. Księga Przysłów, Przypowieści Salomona, mówiąc inaczej, rozdział 31. Słowa Lemuela, króla Masy, których go nauczyła jego matka. Cóż mam powiedzieć, mój pierworodny Lemuelu? I co, synu mojego łona, synu moich ślubów? Nie oddawaj kobietom swojej siły, nie chodź drogami, na których gubią się królowie. Królom o Lemuelu, królom nie wypada pić wina.
Albo księżętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu. Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni swojego życia dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą swoich rąk zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. I mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Sama wyrabia sobie spodnią bieliznę, a nawet sprzedaje ją i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych. Nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc: wiele jest dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Także pierwszy Tymoteusza, 5 rozdział, werset 10. Pierwszy Tymoteusza, 5:10. Mająca świadectwo dobrych uczynków, jeśli dzieci wychowała, jeśli podróżnych przyjmowała, jeśli nogi świętych umywała, jeśli uciśnionym pomagała, jeśli wszelki dobry uczynek wykonywała. Oraz 14 werset. Chcę tedy, aby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy. A także list Tytusa, 2 rozdział, 4-5. Tytusa, 2 rozdział, 4-5 werset. Nauczając młode niewiasty, żeby kochały swych mężów, żeby kochały swe dzieci, żeby były roztropne, czyste, pilnujące domu, dobrotliwe, uległe swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. W następnym spotkaniu chciałbym, żebyśmy się zajęli tematem, czy wierzące kobiety nie mogą przemawiać jak mężczyźni.